Podczas ostatniej wymiany filtra paliwa został zastosowany regenerator wtrysków 266 z litimoli. Spójrzcie, co się dzieje w układzie paliwowym. Nie wiem, czy to jest jakość paliwa w Polsce, czy ten układ się tak wyczyścił. To jest nowy filtr paliwa Bosch, stary filtr paliwa Bosch. Regenerator wlewamy bezpośrednio do obudowy filtra paliwa i na tym odpalamy silnik. Przy ostatnim filmiku ktoś mnie zapytał, czy nie lepiej jest wlewać właśnie w ten sposób. Oczywiście, że lepiej. Przy wymianie filtra paliwa najlepiej jest wlać właśnie regenerator bezpośrednio do filtra i do nowego filtra. Widzieliście, co się dzieje w starym filtrze? Ten regenerator to wszystko by wymył, mogłoby pójść w układ i uszkodzić dalsze części. Pytaliście mnie też, czy się opłaca stosować takie wynalazki. Pewnie, że tak. Ja je stosuję zawsze. Nigdy nie miałem problemu u siebie w samochodach z żadnym elementem układu paliwowego, ani z żadnym elementem układu olejowego.